Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na 26 już odcinek z serii poradnika Word 2016. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Państwa proste i zrozumiałe, to co do tej pory w tej serii mówiłem. Jeżeli tak nie jest, to proszę o kontakt w sekcji komentarzy. Na wszystkie pytania z miłą chęcią odpowiem. W dzisiejszym materiale zaczniemy omawiać kartę Projekt tabeli. Tak więc do dzieła. Na początku wstawimy tabelę innym sposobem niż w poprzednim odcinku. W tym celu przechodzimy na kartę Wstawianie i klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję Tabela. Po kliknięciu rozwinęła się lista wyboru. Tym razem wybierzemy pozycję Wstaw tabelę, która znajduje się w tym miejscu. I klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Po tej czynności wyświetliło się nowe okienko, które teraz omówimy. W tym okienku znajdują się dwie sekcje. Pierwsza z nich nosi nazwę Rozmiar tabel. Pracujemy w niej nad wielkością naszej tabeli. W pozycji Liczba kolumn wpisujemy liczbę odpowiadającą za to, ile ma zawierać kolumn tabela, czyli ilość komórek w pionie. Natomiast w pozycji Liczba wierszy wpisujemy cyfrę odpowiadającą za to, ile ma mieć tabela wierszy, czyli ilość komórek w poziomie. Natomiast druga sekcja nazywa się Zachowanie autodopasowania i znajdują się w niej trzy pozycje. Pierwsza z nich nosi nazwę Stała szerokość kolumn i w polu obok mamy możliwość ustalenia szerokości wszystkich kolumn w tabeli. Następna pozycja to autodopasowanie do zawartości. Zaznaczenie tego wariantu sprawi, że po wstawieniu tabelki kolumny w tabeli będą bardzo wąskie. Ale jak zaczniemy wypełniać komórki tekstem, to automatycznie kolumna tabeli, w której wypełniamy komórkę, będzie się zwiększać. Ostatnia możliwość nazywa się autodopasowanie do okna. Dzięki tej opcji po wstawieniu tabeli rozmiar tabeli będzie dopasowany do marginesu strony dokumentu. Na samym dole okienka znajduje się jeszcze jedna możliwość do wybrania, która nosi nazwę Zapamiętaj rozmiary nowych tabel. I zaznaczenie tej opcji sprawi, że wszystkie parametry, które ustawimy w sekcji Zachowanie autodopasowania, będą już zapisane przy tworzeniu nowych tabel. Dobra robota! To całe okienko mamy już omówione. Teraz wstawimy tabelę o rozmiarze 4x5. A zatem w polu, które znajduje się obok pozycji Liczba kolumn, wpiszemy 4. Natomiast w polu, które znajduje się zaraz obok pozycji Liczba wierszy, wpisujemy 5. Jeszcze tylko ustalimy szerokość kolumn, na przykład 3 cm. Więc przechodzimy do pola, które znajduje się obok pozycji Stała szerokość kolumn i wpisujemy w nie 3. Nie musimy wpisywać jednostki, ponieważ centymetr jest domyślną wartością. W celu wstawienia tabeli do dokumentu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na pozycję OK, która jest w tym miejscu. Po tej czynności została utworzona tabela. Tabelę możemy swobodnie przesuwać. Aby to zrobić, należy najechać kursorem myszki na znaczek, który znajduje się w lewym górnym rogu tabeli, w tym miejscu. Następnie wciskamy lewy przycisk myszki i trzymamy go, po czym ruszamy kursorem myszki. Podczas tej czynności widzimy, że kontur tabeli przesuwa się. Umieścimy ją na środku, na dole strony. Więc przesuwamy kursor myszki właśnie tam, po czym puszczamy przycisk myszki. Widzimy wówczas, że tabela zmieniła swoje położenie, jest na środku, na dole strony. Teraz zaczniemy omawiać kartę Projekt tabeli. Pierwszą sekcją znajdującą się na tej karcie jest sekcja, która nosi nazwę Opcje stylu tabeli. Pracujemy w niej nad wyglądem stylu tabeli. Najpierw z sekcji Style tabeli wybierzemy jakiś styl naszej tabeli. Na przykład styl o nazwie Zwykła tabela 5. A więc najeżdżamy myszką na ten styl, który znajduje się w tym miejscu.
i klikamy na niego lewym przyciskiem myszki. Po czym widzimy, że nasza tabela troszkę zmieniła swój wygląd. Co drugi wiersz w naszej tabeli jest cieniowany. Będę teraz klikał na poszczególne warianty z grupy opcje stylu tabeli i zobaczymy, co będzie się działo z naszą tabelką. Możliwości tych jest 6 i noszą następujące nazwy. Wiersz nagłówka, wiersz sumy, wiersze naprzemienne, pierwsza kolumna, ostatnia kolumna oraz kolumny naprzemienne. Widzieliśmy, że jak klikałem myszką na te opcje, to cieniowanie komórek w tabeli troszkę się zmieniało. Podsumowując, w sekcji opcje stylu tabeli możemy lekko modyfikować dany styl tabeli. Pierwszą sekcję na tej karcie mamy już omówioną, więc przechodzimy do omawiania następnej grupy o nazwie style tabeli. Dzięki tej sekcji mamy możliwość pracować nad wyglądem całej tabeli. Aby wyświetlić wszystkie style tabel, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na strzałkę w dół z pionową kreską nad nią, która znajduje się w tym miejscu. Po kliknięciu rozwinęła się lista z wszystkimi stylami tabel. Jeżdżąc po nich widzimy, że wygląd naszej tabelki zmienia się. Możemy również modyfikować dany styl tabeli za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki na pozycję Modyfikuj styl tabeli, która znajduje się tutaj. Zaraz do tej możliwości przejdziemy, tylko wybierzemy jakiś styl do modyfikowania. Na przykład weźmy styl o nazwie tabela siatki 4 akcent 5. Klikamy na niego lewym przyciskiem myszki. Po kliknięciu widzimy, że lista ze stylami tabel zwinęła się. Teraz rozwiniemy ją jeszcze raz poprzez ponowne kliknięcie lewym przyciskiem na strzałkę w dół. Klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję Modyfikuj styl tabeli. Po kliknięciu wyświetliło się nowe okienko, które teraz omówimy. W tym okienku są dwie sekcje. Pierwsza z nich nosi nazwę Właściwości i znajdują się w niej trzy pozycje. Jedna z nich to nazwa. W tym polu mamy możliwość zmienienia nazwy tego stylu tabeli. Następna pozycja w tej sekcji jest nieaktywna. Będzie aktywna, kiedy będziemy tworzyć nowy styl tabeli. Wtedy ją poznamy, ale to w następnym odcinku z tej serii. Tymczasem przechodzimy do trzeciej pozycji o nazwie Styl na podstawie. Za pomocą tej pozycji mamy możliwość wybrać, na jaki inny styl tabelki ma być podobny styl tabeli, który modyfikujemy. Natomiast druga sekcja w tym oknie nosi nazwę Formatowanie. Tutaj mamy możliwość wprowadzić modyfikacje do stylu tabeli. Pierwsza pozycja w tej sekcji nazywa się Zastosuj formatowanie do. Kliknięcie na nią lewym przyciskiem myszki spowoduje rozwinięcie listy wyboru. Decydujemy tutaj, na jakim fragmencie tabeli chcemy pracować w danej chwili. To duże okienko o tutaj nazywa się podglądem. Dzięki niemu możemy widzieć postępy naszej pracy nad modyfikacją stylu tabeli. Nad okienkiem podglądu znajduje się jeszcze parę opcji, które możemy zastosować do naszego stylu. Pierwsze dwie to rodzaj i rozmiar czcionki. Dzięki nim możemy zmienić styl czcionki i rozmiar tekstu w komórce tabeli. Obok nich są cztery możliwości, które możemy zastosować do czcionki w komórce tabeli. Są to pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz zmień kolor tekstu, pozwalające na zmianę barwy czcionki. Linijkę niżej znajdują się jeszcze inne możliwości. Dzięki pierwszym dwóm możliwościom możemy zmienić styl i grubość linii obramowania w tej tabeli. Natomiast trzeci wariant nazywa się kolor obramowania
i jak sama nazwa mówi, dzięki niemu możemy zmienić barwę linii obramowania. Dzięki kolejnej możliwości możemy zmienić obramowanie w tabeli. Piąta opcja nazywa się wypełnienie. Tutaj możemy zmienić barwę wypełnienia komórki. Natomiast ostatnia możliwość pozwala nam sterować układem tekstu w tabeli. Poniżej okienka podglądu są dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich nazywa się tylko w tym dokumencie, co oznacza, że można używać tego stylu tylko w dokumencie, w którym jesteśmy obecnie. Natomiast druga z nich nosi nazwę w nowych dokumentach na podstawie tego szablonu. Dzięki niej możemy używać naszego stylu również w innych dokumentach. Mamy już omówione całe okienko. Teraz wprowadzimy lekką modyfikację do tego stylu tabeli. Na początku zmienimy nazwę, więc przechodzimy do pierwszego pola i piszemy tu na przykład modyfikowany styl tabeli. Teraz zmienimy styl linii obramowania, a zatem klikamy lewym przyciskiem myszki na pierwszą pozycję. Po kliknięciu rozwinęła się lista wyboru. Zastosujemy ten trzeci, klikając na nią lewym przyciskiem myszki. Zmienimy również grubość linii obramowania tabeli. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję obok. Wyświetliła się kolejna lista wyboru. Grubość ta będzie wynosiła 5 punktów. Jeszcze tylko zmienimy barwę linii. W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszki na pozycję kolor obramowania. Po kliknięciu otworzyło się okienko wyboru barwy linii. Zastosujemy kolor np. zielony, klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Aby zapisać tę modyfikację, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na pozycję OK w tym miejscu. Po zatwierdzeniu widzimy, że nasza tabelka troszkę zmieniła swój wygląd. Ma inny styl linii obramowania, jest grubsza, ma barwę zieloną. W tym materiale to już wszystko. W następnym odcinku będziemy kończyć omawiać sekcję style tabeli. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Wiktorii za użyczanie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.